Ewa Piątkowska, Tygrysica, przed naszą kamerą po raz pierwszy. Ewa, nie obserwuję tak uważnie boksu poza tymi największymi wydarzeniami, ale myślę, że ty obserwujesz go bardzo uważnie. Można powiedzieć, że w ten weekend odbyła się jedna z najważniejszych walk w historii i boksu, i w historii MMA. Wiesz, o czym mówię oczywiście. Gdybyś mogła, powiedzmy, chociaż krótko powiedzieć, jakie są twoje odczucia i wrażenia po tym, co się tam wydarzyło. To była na pewno jedna z najciekawszych walk marketingowo. Natomiast jeśli chodzi o sport, to nie było to ciekawe zestawienie, bo wiadomo było, że osoba, nawet mistrz z innej dyscypliny, nie ma szans z Mayweatherem, nie ma szans właściwie z żadnym liczącym się pięściarzem. Więc było to jak najbardziej marketingowo świetnie zrobione. Natomiast dziwiło mnie, dlaczego aż tak dużo osób daje jakiekolwiek szanse Conorowi McGregorowi. Ja od początku wiedziałam, że Floyd Mayweather będzie właściwie robił, co chciał w ringu, i walka mogłaby wyglądać w niektórych rundach na zaciętą tylko wtedy, kiedy Floyd tego chce, czyli jeśli będzie mu się opłacało trochę przedłużyć walkę, czy pokazać kibicom, że to zestawienie jednak miało większy sens sportowy, niż by się to wydawało. Walki nie obejrzałam, tak jak zapowiadałam, szkoda mi było zarywać nocy, bo wynik był z góry wiadomy. Natomiast widziałam później kilkuminutowy skrót. No i wyglądało to tak, jak się spodziewałam, czyli Floyd kontrolował sytuację. Na początku dał się wystrzelać McGregorowi, no a później już właściwie robił, co chciał. Ja widzę, że ty nie jesteś jednak fanką zawodników MMA. Conor McGregor, gdyby nie kibice Conora McGregora, to ta walka mogłaby się praktycznie nie odbyć, bo jednak mimo wszystko przyciągnął ten świat MMA, przyciągnął tutaj zainteresowanie mediów, tych mediów nowoczesnych, społecznościowych, w których on bryluje w odróżnieniu od Mayweathera, bo ja oceniam, że Mayweather jest to taki zawodnik starej szkoły troszeczkę, z tą karierą amatorską wcześniej, później oczywiście te wszystkie walki, ale chyba jednak dla boksu jako takiego też był to ważny impuls. To znaczy tak, nie powiedziałabym, że Mayweather to stara szkoła, bo jest to najlepiej zarabiający sportowiec świata, więc on akurat media społecznościowe i inne media wykorzystał najlepiej. Zarabia takie pieniądze, o jakich McGregorowi się nie śniło, i tylko dzięki właśnie tej walce z Mayweatherem McGregor miał szansę zarobić takie pieniądze, bo wcześniej, mimo że jest niekwestionowanym mistrzem UFC, to na takie garze nie mógł liczyć. Więc ja myślę, że to jest bardziej coś takiego, że boks zrobił przysługę MMA, ale oczywiście nie zrobił tego dlatego, żeby komuś pomóc, tylko po prostu Mayweather stwierdził, że skoro McGregor ma tylu fanów, to jest to świetna okazja na zarobek. Ale ta walka nie była tylko kwestią zarobku, bo jednak mimo wszystko te konferencje pokazały, że są jakieś emocje pomiędzy nimi. Te konferencje to były w zasadzie, można powiedzieć, konfrontacje fanów też, którzy na trybunach przekrzykiwali się z fanami Mayweathera, i no, te porównania były troszeczkę na korzyść MMA. To jest, można powiedzieć, jest takie powiedzenie, że MMA to jest sport młodych ludzi, a boks to jest naszych ojców, tak? Zgodzisz się z tym? Tak, tutaj akurat się zgodzę. Uważam, że coraz więcej, że MMA będzie zyskiwało coraz więcej fanów, dlatego że jest to sport, który jest bardzo atrakcyjny dla młodych ludzi, i to widać właśnie choćby po mediach społecznościowych, po osobach, które przychodzą na walki. Natomiast boks ceni tradycję, ceni taką starą szkołę. I kiedy obserwowałam reakcję fanów boksu i MMA przed tą walką, to wyglądało to tak, że właśnie po stronie MMA był taki entuzjazm, wiara, że ta walka, że to się może udać, a McGregor może sprawić wielką niespodziankę, pokonać Floyda. Natomiast w boksie nikt właściwie tego nie brał na poważnie. Żaden ekspert nie wypowiedział się, że Floyd może tę walkę przegrać. Zainteresowanie kibiców boksu było raczej małe, tak patrząc po komentarzach na stronach typowo bokserskich. Te newsy absolutnie nie generowały wielkiego zainteresowania, natomiast te wszystkie konferencje prasowe wywoływały tylko takie reakcje, że jest to żenada, cyrk i tak dalej. To się raczej ludziom nie podobało. Natomiast nie podobało się, ale wszyscy oglądali po statystykach, patrząc, bo ja też to obserwuję, prowadząc portal.
Tak, oglądali, ale myślę, że ci ludzie ze środowiska bokserskiego raczej z ciekawości. To nie jest tak, że ja krytykuję środowisko MMA, bo właściwie jestem jedyną osobą w boksie, która mówi otwarcie, że to, co robi MMA, jest dobre, że trzeba iść w kierunku mediów społecznościowych, w kierunku robienia show, zostawić taki stuprocentowo czysty sport, bo to się nie zawsze sprzedaje, trzeba dodać do tego trochę pikanterii, trochę no właśnie tego takiego trash talku, trzeba to po prostu sprzedawać, generować zainteresowanie i pieniądze. Wiele osób nie chce mnie słuchać, uważają, że sport się obroni, uważam, że się absolutnie sam sport nie obroni. Powiem ci, że nie jestem uważnym obserwatorem walk kobiecych w boksie, tak? Zaglądam, czasami coś widzę i pomijam, ale znam doskonale, powiedzmy, wszystkie kobiety występujące w MMA, bo piszę o tym, jestem na bieżąco. I gdybym mógł na przykład zaproponować właśnie któraś z polskich zawodniczek, które są, powiedzmy, najbardziej znane teraz, ty i oczywiście twoja vis-a-vis, która dziewczyna, która z tobą walczyła. Gdybyś mogła na przykład powiedzieć, czy przyjęłabyś taką walkę na przykład z Joanną Jędrzejczyk? Ale w jakiej formule? W boksie. No oczywiście, że tak. Joanna, robiliśmy tu niedawno wywiad z tobą. Jest propozycja, trzymamy za słowo. Chętnie bym zobaczył taki pojedynek, nie ukrywam, bo uważam, że umiejętności Joanny, jeśli chodzi o boks, są niezłe. A jak ty oceniasz to? Wiesz co, to jest, myślę, że tak samo jak umiejętności McGregora. Na tle zapaśników wypadał bardzo dobrze, no ale na tle boksera to już jest zupełnie inna bajka, więc myślę, że tak samo by to wyglądało. Podjęłabyś się takiej rywalizacji dla dobra po prostu boksu, żeby zrobić większą promocję, no bo nie ukrywajmy, te media społecznościowe, jeśli chodzi o MMA, mają straszny rozwój w tej chwili. Widać, że one żyją, że praktycznie każda informacja wrzucona do sieci powoduje za chwilę lawinę różnych komentarzy. Tak, ja uważam, że boks kobiet szczególnie potrzebuje promocji, potrzebuje takiego impulsu, który sprawiłby, że więcej osób niesiedzących od lat w sportach walki zainteresowałoby się jakimś pojedynkiem, więc taki pojedynek może jakiejś zawodniczki MMA z pięściarką może byłby takim impulsem. A ty do MMA? Tak, myślę o tym, rozmawiam z trzema federacjami, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Jedna walka gościnnie pokazowa, czy raczej dłuższa kariera? No bo nie ukrywajmy, Holly Holm chociażby, tak? Jest to zawodniczka, która w boksie osiągnęła sporo jak na kobietę. Nie było tam już praktycznie, można powiedzieć, przeciwniczek, tak? Nie można powiedzieć, że nie było przeciwniczek. Tym bardziej teraz wchodzi takie młode pokolenie pięściarek, które osiągały wielkie rzeczy w amatorstwie i teraz przechodzą na zawodowstwo, więc na pewno byłoby z kim walczyć. Ja akurat myślałam o tym na takiej zasadzie, że na przykład podpisałabym z jakąś federacją kontrakt na, powiedzmy, 3 walki, ale jednocześnie miałabym ważny kontrakt bokserski, więc jeśli byłaby jakaś ciekawa propozycja w boksie, to zawsze mogłabym wrócić do boksu. Te MMA to jest taki, powiedzmy, możliwość, a jest jeszcze przejściowa formuła, bo jesteśmy dzisiaj na konferencji DSF Kickboxing Challenge, jest przejściowa formuła kickboxing i już wielu kickboxerów próbowało najpierw, powiedzmy, nawet znałem takich, którzy byli mistrzami świata. Troy Dorsey, między innymi zawodnik, który wyprowadził w trakcie walki najwięcej ciosów w historii, czy na przykład cała plejada Tajów, którzy walczyli, taki, nie wiem, nazwisko pewnie ci nieznane, Samart Payakaron, mistrz WBC, mistrz świata, który walczył w latach 80. i łączył to doskonale z Muay Thai. Jak ty myślisz, w kickboxingu mogłabyś też zawalczyć spokojnie tutaj? Nie, właśnie w kickboxingu nie mogłabym, dlatego że jeśli już miałabym zmieniać boks na jakąś inną dyscyplinę, to musi to być coś z zapasami, z przewracaniem, bo to jest coś, w czym czuję się mocno. Natomiast jakby tylko dodać do mojego boksu kopanie, to by dalej było takie niepełne przejście. Ja jakby już bym robiła coś innego, to chciałabym móc używać już wszystkiego, a MMA daje mi taką możliwość. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Przepraszam się za pomyłkę w nazwisku na początku, bo gdzieś się zakręciłem kompletnie. Czasami widzę coś tam, rozrabiasz na Facebooku, gdzieś widziałem. Kiedyś nawet miałem okazję coś tam na ten temat wspomnieć. Cieszę się, że mogliśmy cię zapowiedzieć w MMA. Rzucamy wyzwanie Joannie Jędrzejczyk. Byłem tutaj parę dni temu. Nawet ją nie zapytałem, szczerze mówiąc, czy nie chciałaby zawalczyć. Były pytania do niej, ona nic na ten temat nie wspomina, ale myślę, że chętnie by podjęła taką inicjatywę.
w wolnym czasie gdzieś pomiędzy walkami i obroną tytułu. Myślę, że dla polskiego boksu byłoby to coś ważnego, bo jednak ten boks potrzebuje impulsu, potrzebuje świeżych twarzy. Ty jesteś jedną z tych świeżych twarzy, no i cóż, życzę Ci sukcesów. Może wspomnę, że chyba boks nie ma takich pieniędzy, które mogłyby skusić Joannę Jędrzejczyk, to może być problem. A widzisz, a mówiłaś, że w boksie jest dużo lepiej, jeśli chodzi o Floyda Mayweathera i że Conor nie zarobił. Tylko powiem Ci, ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Myślę, że jeśli Conor McGregor będzie rozwijał się w tym tempie, to przy 40 Floyd Mayweather niestety będzie już miał mniejsze pieniądze. No nie wiem, zobaczymy. Wiesz, ten przypadek Floyda Mayweathera to jednak zupełny fenomen, bo on w ringu wiele osób nudził i nawet osoby, które kochają. Mnie też. Tak, które kochają boks, wielu jego walk nie oglądały. Ja oglądałem i krytykowałem. Uważam, że przynajmniej 3 walk nie wygrał. W negocjacjach jest jednak mistrzem i zobaczymy. No ja życzę Conorowi McGregorowi jak najlepiej. Oczywiście jeśli dojdzie do takich pieniędzy, to bardzo dobrze, bo właściwie w sportach walki jesteśmy jedną wielką rodziną i jak komuś się powodzi, to od razu ci wszyscy inni idą w górę. Tak, myślę, że to, co powiedziałaś na koniec, jest bardzo mądre, bo jednak rozwój po tej walce, rozwój i zainteresowanie mediów niebotycznie wzrosło. Ja nawet dzisiaj chyba Tok FM słuchałem, wczoraj oglądałem jakieś stacje zupełnie niezwiązane, wspominały o tej walce i życzę wszystkim bokserom i zawodnikom MMA i też zawodnikom kickboxingu, żeby mieli właśnie taką promocję i te sporty walki wreszcie zostały docenione, a zawodnicy zarabiali godnie. Oczywiście, nikt by się nie obraził, dostając 100 milionów dolarów za walkę. Dziękuję bardzo. Ewa Piątkowska, Tygrysica. Dziękuję bardzo. Dziękuję.